Ostatnia premiera Teatru Modrzejewskiej nosi tytuł Przerwana Odyseja. Spektakl zrealizowany we współpracy artystów polskich i macedońskich oparty jest na historii prawdziwej i jednocześnie niezwykłej. Od 1948 roku z terenów brutalnej wojny domowej w Grecji i Macedonii Egejskiej komunistyczni partyzanci ewakuowali dzieci macedońskie i greckie, przerażone, wygłodzone i cierpiące. Część z nich trafiła do Polski, a wiele do Legnicy, gdzie znalazły dom. W powstawaniu wrocławskiej odsłony spektaklu pomagał wybitny slawista, który gościł na dzisiejszej konferencji. Uczeni bardzo precyzyjnie, systematycznie opisują tam te wszystkie wydarzenia. Państwo potrafiliście w ciągu 2 godzin w takiej, w postaci bardzo skondensowanej chmury pokazać te tragiczne losy dzieci macedońskich w Polsce. Choć rok kalendarzowy zbliża się do końca, sezon teatralny trwa w najlepsze. W kolejnych miesiącach na legnickiej scenie zobaczymy 3 premiery, w tym Macbetha w reżyserii Lecha Raczaka i 2 sztuki inspirowane czeską literaturą, Inwazja szczurów według Czapka i Bambini di Praga według Hrabala. Ale to nie wszystko. Przyszły rok dla legnickiej sceny będzie szczególny. Mamy 2 okrągłe super jubileusze, które z przytupem będziemy obchodzić. Powody do świętowania to 175. rocznica istnienia budynku teatru i 40. rocznica Teatru Polskiego w mieście. W styczniu ogłosimy taki cały pomysł na cały rok jubileuszowy. Będziemy go świętować z przytupem. Biorąc pod uwagę zapowiedzi płynące z teatru, w przyszłym roku w Legnicy spodziewać się można sporej dawki kultury przez duże K.